Daniel Szatalow, gratulacje za wygraną. Daniel, скажи, как ты чувствуешь после боя? Чувствую, в принципе, как себя чувствуешь по балце? Неплохо, в принципе, побахнет левое ребро, думал, что сломал, вроде просто ушиб. Ничего, оправимся, пойдем дальше воевать. Powiedział, że bardzo czuje się bardzo dobrze, że walka nie była lekka, ale myśli o tym, żeby już dalej walczyć w kolejnej walce. A скажи, как было окончание боя? Ты думал, что выиграл 100%? Да, у меня даже не было почему сомнений. По всему ходу боя бил, попадал, перебивал его. И не было никаких сомнений, что я проиграл. Powiedział, że nie był tak do końca przekonany, ale wydawało mu się, że prowadzi na punkty i zdecydowanie powinien wygrać i jego ręka powinna pójść do góry. A które elementy zadecydowały jego zdaniem, że pojedynek był na jego korzyść? A jakie elementy byli, sędzia brali, że brali pod uwagę, że ty wygrał? Jak думаешь, jak sędzia, oni na co смотрели? Ну, если судьи... На удары или на инне? Ну, я думаю, что, конечно, судьи же смотрят на удары, на точное попадание. С моей стороны было, в принципе, достаточно много, чтобы отдать победу мне. Посмотрите на лицо Фибича, и вам станет все понятно. On myśli, że tak, że zdecydowanie tutaj decydowały mocne uderzenia, tak? Bo on szedł cały czas do przodu, a Fibik się cofał i on to czuł, że po prostu prowadzi tą walkę właśnie w tym elemencie. Zbliża się oczywiście gala w Moskwie, czy tam chciałby oczywiście wystąpić. Ty słyszałeś, że w Moskwie będzie turnier, da? DSF. Chcesz tam wystąpić? Tak, oczywiście. To moja ziemia i ja должен wystąpić, победić tam, dominować, niezależnie od tego, kto będzie przeciwnikiem. Ну, противник будет местный ваш поляк, который сегодня нокаутировал Бартака. Я считаю, что ему сегодня просто повезло. Я доминирую его в Москве. Так, он мыслит, что прежде всего это его земля, он хочет биться на своей земле. Он мыслит, что будет Михаил Туринский, бо знокаутовал сегодня Ивана Бартка. Ну и это будет файна валка, так мыслит. А еще скажи нам, ты живешь в Санкт-Петербурге, да? Tam jest один bojec, który jest oczyń, no jego wszyscy uważają, że to i w Polsce też jego znają, Sława Dacik. Co ty możesz сказать насчет Sławy Dacika? Sława Dacik, to ja tak скажу, że to bardzo своеобразna, specyficzna личność. Ja nie считаю его спортсменом. Это, на мой взгляд, фрик, который поясничает на камеру и этим зарабатывает деньги, не более того. Zapytałem go o Sławę Dacika, który jest tam bardzo sławny w Rosji. Teraz niedawno opuścił mury takiego więzienia Krzyże, Kresty, da? Kresty w Sankt Petersburgu. No i szuka w tej chwili walki. Stał się bardzo sławny, jest trasztokerem. No ale akurat Daniel uważa, że on nie jest zawodnikiem, w pełni zawodnikiem sportu walki, tylko jest po prostu freakiem. Właśnie odnośnie tego trasztoku rosyjskiego rynku. Rosja jest bardzo tradycyjnym rynkiem i właśnie pytanie, on się delikatnie zmienia, coraz bardziej właśnie jest taki trasztok jest widoczny i czy przewidujesz rzeczywiście, że Rosja tak mocno się zmieni pod tym względem? Co ty думаешь o trasztokie, da? Trasztok, no w mire wsie jest mnoga trasztokierów, a jak w Rosji? Jest trasztokery? Pamieniaj tam ta rynek zmieszanych jedynoborstw? Ну, так сказать, возможно, что да, после появления Конора Макгрегора и его стиля общения, ведения, манеры со всеми соперниками, то появилось множество подражателей. Я не считаю это каким-то хорошим знаком. Я считаю, что каждому сопернику нужно относиться с уважением и не переходить рамки дозволенного в этом самом трэш-токе. Jeśli chodzi o rynek, oczywiście on zauważył, że pojawił się Conor McGregor. Jest Conor McGregor też pobudził mnóstwo emocji w Rosji i on widzi, że jest ten trasztok, rodzi się, ale on akurat ma do tego dość ambiwalentne zdanie, nie uważa, że to jest dobre i na pewno nie jest to dobre dla przyszłości sportu. A jak byłoby takie przygłaszenie, żeby ty wziął boj z Sławoj Dacikiem, wziąłby? Мне без разницы, с кем драться. Я боец, я воин. Предложите, я выйду, подерусь. Без проблем. Так, powiedział, że nie ma problemu ze Sławą Dacikiem. Mógłby wziąć walkę. On w zasadzie nie wybiera sobie rywali. Jeśli by była dobra propozycja, nie ma najmniejszego problemu. A jeszcze skażę один вопрос. Ty wczoraj był w Oświęcimie. Jak ty czujesz po tej wizyty? Скажу так. Атмосфера очень тяжелая, даже для меня, для такого с виду страшного человека, но в душе остается очень неприятный осадок.
Очень неприятный осадок. Tak, on był wczoraj w Oświęcimiu, powiedział, że jest bardzo przybity, że to jest takie miejsce, które przybija wszystkich, no i bardzo kiepsko się czuł po wizycie w Oświęcimiu. To było dobre miejsce do wizyty przed walką właśnie. Czy A ty думаєш, to dla boja to jest хорошо, что можно там поехать или после боя лучше бы było? Я считаю, что это не принципиально важно. Это было как культурно-досуговое мероприятие, которое никак не могло повлиять на бой, не более того. Nie ma to znaczenia, bo to jest zupełnie odrębna sprawa od walki, potrafi się wyłączyć i tak naprawdę walka, to wizyta była wizytą, a walka była walką. No to co, всего доброго i co, увидим быстро, może w Москве. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Спасибо большое.